Idziemy wyrzucić śmieci do chorwackiego śmietnika. Zobaczycie, jak to tutaj się odbywa. Zresztą w większości krajów południowych tak to właśnie wygląda. Wyrzucamy dzisiaj śmieci zmieszane, więc kartę wkładamy tutaj i wajcha, pyk. Tak. I śmieci znikają w czeluści tego pojemnika. Mamy też tutaj selekcjonowanie śmieci. Tu mamy plastik, tu mamy papier i nie, tam jest plastik, co ja gadam, tam jest plastik i metal, tu jest szkło. Jak to działa? Przykładamy kartę i otwiera się klapka. Dzień dobry, jest nieco po 7 w poniedziałek w Puli, w Chorwacji. I stałem specjalnie tak wcześnie, żeby wam pokazać kawałek takiego zwykłego życia w tym mieście. W tym mieście, w którym zamieszkaliśmy na 2 tygodnie naszych wakacji. Po prostu w jednym mieście, w jednym mieszkaniu, w bloku, w zwykłym bloku. W mieście, które uchodzi z jednej strony za perełkę, bo ma tu bardzo wiele zabytków jeszcze z czasów rzymskich, a z drugiej jest to dosyć duże, jak na warunki istryjskie, jak na wakacje, miasto z dużym przemysłem stoczniowym, z dużym portem, więc nie ma tutaj, tak jak zazwyczaj w turystycznych miastach chorwackich, plaż tuż przy samym mieście. Żeby dostać się na jakąś plażę, no trzeba albo pojechać autobusem, albo samochodem, albo dosyć długo butować, więc my zazwyczaj jeździmy samochodem po prostu na takie kąpieliska zlokalizowane w pobliżu Puli. No w zasadzie jeszcze w jej ramach, ale jednak jest to dosyć daleko. Dzisiaj się trochę poszwędamy, pooglądamy sobie zwyczajne życie, zanim jeszcze te chmary turystów zaatakują miasto. Bo tak jak powiedziałem, mimo że jest to miasto może nie aż tak bardzo turystyczne jak pobliski Porecz, czy Nowigrad, czy inne miasta znane pewnie wam doskonale, no to jednak w godzinach takich późniejszych jest tu mnóstwo turystów, no ze względu na kilka tych unikatowych zabytków, takich jak rzymski amfiteatr, ale je pokażę wam w osobnym filmie, takim bardziej już pocztówkowym, chociaż nie tylko, na pewno będą tam ujęcia nie tylko pocztówkowe, no ale bardziej o atrakcjach Puli w tym filmie sobie pooglądacie. A tymczasem ja idę na miasto podpatrywać zwykłych ludzi, zwykłych Chorwatów, no i jeszcze potem wam opowiem o naszym pobycie tutaj, no i pokażę wam taką codzienność, czyli mieszkanie, gdzie mieszkamy, jak wygląda to osiedle, na którym mieszkamy, gdzie robimy zakupy i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem tutaj trwa strzyżenie trawy. Zobaczcie, jaka fajna aleja palmowa. No i idziemy sobie wzdłuż wybrzeża, gdzie ciągną się żurawie, gdzie jest taka strefa przemysłowa. Bardzo fajny klimat, mi się to bardzo podoba. Wiem, że nie każdemu, ale akurat dla mnie to jest ekstra sprawa, taka odmiana od tych hiperturystycznych miejscowości chorwackich.
dzielnicy przemysłowej. Ten mur po mojej prawej stronie to mur otaczający stocznię. Bardzo duży zakład, gigantyczny. I widać ludzi pędzących do pracy, taki poranny gwar. Samochody mkną, autobusy. Turystów jeszcze się prawie nie widzi. Niektórzy już powoli wychodzą na miasto, ale w większości są to lokalsi i ten klimat mi bardzo odpowiada. Nie wiem jak wam, ale mi pasuje tak bycie takim obserwatorem trochę z zewnątrz takiego codziennego życia. No to na pewno nie jest zbyt popularna część Puli. Wcześniej jeszcze nie dotarłem, ale patrzcie jakie cudeńko odkryłem. Jak warto czasem się wybrać poza Stare Miasto. Wow, ale cudo. A z drugiej strony co? Stocznia. Ona jest wszędzie, dosłownie otacza całe to miasto. Spacer. Zrobiło się już po 9:00, tłoczno na ulicach, ale nie tu, bo tu na wzgórzu zawsze jest cisza, spokój. To jest taka dzielnica sypialniana raczej. W każdym razie mam nadzieję, że wam się ten spacer podobał. A finał w hali targowej i na targowisku był niezwykle epicki, przyznacie sami. A tymczasem pokażę wam, gdzie mieszkamy. To jesteśmy z powrotem w mojej dzielnicy, a konkretnie na moim osiedlu, tymczasowo. No i mój blok to ten. Wbijamy. Czas zjeść śniadanie z żoną. Auto zaparkowane pod blokiem. Dużo miejsc, ale ciężko się wyjeżdża, bo ulica ruchliwa. Niemniej jednak fajnie mieć bezpłatne miejsce parkingowe w Chorwacji.
wygląda lista lokatorów. To jest chyba data budowy bloku. Wchodzimy. Pójdziemy do mieszkania, przejdziemy się jeszcze na 11. Miał być widok na miasto, no i jest. Można się też zrelaksować wśród zieleni, a nawet wyhodować sobie coś. Co my tu mamy, pomidorki czy papryczki? Dobra, wracamy na pierwsze, pokażę wam mieszkanko. Ok, no to zapraszam na krótkie tour po mieszkaniu. Przedpokój. Sypialnia. Jak widzicie, jest tu dosyć ciemno. Mieszkanie jest ogólnie dosyć ciemne, jednostronne, a sypialnia już w ogóle ma okno, które wychodzi na... O! Widzicie? Na co? Idziemy do łazienki. Łazienka. Duży pokój. Duży pokój. I balkon. Kuchnia z jadalnią, duża. Tu sobie gotujemy, jemy i tak dalej. No a teraz kilka chorwackich patentów, ponieważ to jest blok z takiego chorwackiego PRL-u, to zobaczcie, jakie tu są pozostałości tego ustroju. To jest tak, tu mamy pion gazowy w mieszkaniu, licznik gazowy w mieszkaniu. Ciekawostka jest taka, że nie wiem, czy to w ogóle w Polsce jest legalne. Tu idzie rura gazowa, tu wchodzi sobie w ścianę i tu wychodzi zawór gazu. Nie wiem, czy w Polsce można ukrywać rurę gazową w ścianie. Coś kojarzy mi się, że nie. Podobnie jest w łazience. Gaz sobie wchodzi w ścianę i ta rurka gazowa, no nie wiem, wygląda jak plastikowa. Chyba, że to jest tylko taka osłonka, ale nie wiem. Wygląda to tak trochę na słowo honoru, niemniej jednak jest. W łazience jest też grzejnik elektryczny, jakby komuś było zimno. Można się podgrzać, bo w ogóle w całym mieszkaniu nie ma ogrzewania. Jest tylko klimatyzacja. O, klimatyzacja, miałem pokazać. Jest tylko w jednym pokoju, czyli tutaj. Kolejny fajny patent to jest ta super rozdzielnia elektryczna, pamiętająca jeszcze czasy naszego Barei. Tak, coś jeszcze było fajnego? To nasze centrum żywieniowe, czyli dwa hipermarkety obok siebie, obok naszego bloku praktycznie.
Kaufland, każdy wie, i Plodine, czyli taki lokalny hipermarket, w którym częściej robimy zakupy, bo tutaj jest więcej takich chorwackich produktów, trochę innych niż właśnie w Kauflandzie. I co ważne, otwarte 7 dni w tygodniu, również w niedzielę, od 7 do 22. Dzisiejsze łupy z targu to jest blitwa. Wreszcie blitwa, którą tak reklamuje Robert Makłowicz w swoich filmach z Chorwacji, więc będę robił blitwę. Tylko muszę jeszcze dokupić ziemniaki. Co jeszcze? Piękne pomidory. Tu nie ma pomidorów szklarniowych, z tego co się zorientowałem, wszystkie są pomidory z pola, więc mają różnego rodzaju skazy i są olbrzymie i bardzo pyszne. Figi. Świeże figi i kukurydza. Kukurydza jest sprzedawana na kilogramy, nie na sztuki, tak jak u nas. Kilogram kukurydzy 3 euro. Bardzo pyszna. Czyli oliwa. Oliwa z Puli. Tegoroczny zbiór. Macie tu cenę 13 euro za litrową butlę. No i jeszcze parę innych takich zwykłych rzeczy kupiliśmy na targu, ale te są najlepsze. Wygląda ugotowana blitwa z ziemniakami z przepisu Roberta Makłowicza. Jak smakuje? Gotuje. Smakuje jak botwinka. Teraz dodajemy oliwę z czosnkiem. I będziemy to jedli z burkiem. Z burkiem mięsnym, który podgrzewa się w piekarniku. Źle tu dmucha, zobaczymy czy zadziała zdechły kot na mikrofonie. No i to już jest końcówka naszego wyjazdu do Chorwacji i pobytu dwutygodniowego w Puli. Jestem teraz na dachu naszego bloku. Jak widzicie, piękne widoki, nieźle wieje. I tak podsumowując ten wyjazd, wady i zalety takiego rozwiązania mieszkania w zwykłym bloku, w oddali od starówki, w oddali od morza. Ta odległość do Starego Miasta to jest jakieś 1,5 do 2 km, w zależności od tego, w którym miejscu byśmy chcieli, do którego miejsca chcielibyśmy dotrzeć. Najbliżej jest do tego wybrzeża portowego. Aby dojść do tej głównej ulicy turystycznej, to jeszcze trzeba tam jakieś 0,5 km zrobić, więc można liczyć w sumie 2 km. No i tutaj właśnie ta pierwsza wada to jest odległość od, powiedzmy, tego atrakcyjnego, o tej atrakcyjnej części Puli. Druga wada to jest, no, że w Puli nie ma takiego klasycznego chorwackiego wybrzeża dostępnego już z centrum miasta. Pula to jest jednak miasto przemysłowe i często można się spotkać z taką opinią, że jest to jedno z brzydszych miast w Istrii. Ja się oczywiście z tym nie zgodzę. I myślę, że też to, co pokazywałem w tym filmie, mimo że to był taki film kręcony z ręki, taki zwykły dzień, pokazanie takich miejsc mniej turystycznych, ale w drugim filmie pokazuję te miejsca właśnie najbardziej hitowe, najchętniej odwiedzane, najciekawsze. I jeżeli go obejrzycie, to na pewno sami docenicie też urodę tego miasta. No ale właśnie tak, no jest tutaj port, jest stocznia i one są przyklejone do tej starej części miasta i tam no nie da się ani kąpać, ani za bardzo spacerować. No oczywiście można chodzić wzdłuż tej linii portowej, linii portu, no ale powiedzmy nie każdy to lubi, bo tam jest też ruchliwa ulica, jest dosyć hałaśliwie, głośno, jeżdżą samochody, czuć smród spalin. No i też same widoki mnie odpowiadają, bo widoki na stocznie mają swój urok, ale no nie każdemu wpadną do gustu, więc jeżeli byście planowali przyjazd na dłużej do Puli, no to musicie wziąć to pod rozwagę. Natomiast no kilka kilometrów od centrum są oczywiście piękne kąpieliska, są dwa półwyspy, gdzie jest mnóstwo miejsc do kąpieli, gdzie są zatoczki, gdzie są skały, gdzie można korzystać z różnego rodzaju atrakcji, wypożyczać łódki, kajaki i tak dalej. To wszystko tam jest. Można też znaleźć miejsca spokojne, wręcz dzikie. Wszystko to jest odległości, tak powiedzmy, około 5 km
od tego miejsca, gdzie stoję. No więc my po prostu jeździmy tam samochodem, parkujemy gdzieś na takim półwyspie i dalej już sobie idziemy na piechotę szukać jakiegoś miejsca do kąpieli. Z kolei zalety no to są takie, że jesteśmy po prostu częścią zwykłej społeczności. Mieszkamy w bloku, codziennie się witamy z sąsiadami, wyrzucamy śmieci do kosza, który tutaj jest na kartę. Chodzimy tu do sklepu, do supermarketu obok, dosłownie tam go widać. O, już tam pokazywałem go już. No i co? No i takie w sumie fajne życie. Można tak poczuć się jak trochę jak lokal. Oczywiście 2 tygodnie to jest bardzo mało, ale i tak jest to zupełnie inne doznanie niż gdybyśmy tu byli w hotelu na 2-3 noce, tak żeby tylko zaliczyć największe atrakcje, a potem pojechać gdzieś dalej. Pula jest też dobrym punktem, wydaje mi się, do zwiedzania całej Istrii, bo blisko jest stąd zarówno do tych miasteczek na wybrzeżu, czyli Rowiń, Nowigrad, byliśmy też w Piranie, w Słowenii. To jest wszystko w zasięgu tak 50 do 100 km. Jeżeli ktoś chce jechać szybko, to jest autostrada. Za ten odcinek z Puli do granicy słoweńskiej płaci się 7 euro. Można też jechać w głąb interioru, czyli do tych miasteczek typu Motuwan, gdzie też byliśmy i też będzie osobny film na ten temat. Można pojechać do Rijeki, też jest blisko, to już jest inny region, ale też w zasięgu takiej jednodniowej, kilkugodzinnej wycieczki. Także z tego punktu widzenia wydaje mi się, że był to trafiony wybór, jeśli chodzi o lokalizację, i mnie się tutaj bardzo przyjemnie mieszkało. A dajcie znać, czy wy też bywacie tak na dłużej w jakimś miejscu i mieszkacie sobie na przykład w wynajętym mieszkaniu, czy raczej preferujecie hotele, czy tam jakąś turystykę, aglowczasy. No to tyle. Trzymajcie się. Cześć.